66-44. Przed chwilą akcja 2 plus 1 Mateusz Ogrodnika. A teraz tutaj widzę w składzie już trzech zawodników 93 rocznika juniorów. Jutro mają swój mecz i pierwsiński punkty zdobywają. Jutro mają swój mecz pogoniści, jadą do Gliwic juniorzy, rocznik 93. Więc dobrze tutaj trochę pograć. Deja, Ogrodnik i proszę, za trzy punkty. Krząż, odegranie, jeszcze jedny, Łapot, Robert Łapot, najwyższy zawodnik w tej chwili na parkiecie, bardzo dobry występ ostatnio w Włodzisławiu, dużo zbiera, dużo punktuje w swojej kategorii wiekowej. Skutecznie Robert Łapot. I Robercik w kadrze wojewódzkiej nie był, tam na jakimś obozie raz był, ale nie załapał się do czystej kadry Śląska. Ładny przechryt Bobrowski. No to musiał trafić, bo tutaj Deja o wiele, wiele mniejszy. Nawet nie próbował faulować, a proszę zwrócić na fryzury Mateusza Bobrowskiego. 57 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Spójrzmy na wynik. Dominik Deja. Kolejna zbiórka Łapota. 1-1, Deja, Krząż, nieraz grali przeciwko sobie. A wy dwoje w kadrze Śląska, rocznika 9-2. No widać, jakie braki są, braki zawodnicze w MKS-ie, skoro w U20 grają 16-latkowie, rocznik 94, to jest ostatni rocznik, który może grać, czyli 91, 92 i 93 i ostatnie 94. I mamy tutaj właśnie zawodników z tego rocznika w MKS-ie Zabrze. Ciężko nadzbierać do U20 pełnej dwunastki, albo się pozbiera z kilku zespołów, tak jak to zrobiła WF, albo się gra młodszymi, ale wtedy już w Polsce, już w tych półfinałach czy finałach nie ma co szukać. Jak się nie ma konkretnych zawodników w jednym roczniku. No przynajmniej rok młodszego. Zakończyła się trzecia kwarta meczu przy wyniku 76-48, specjalnie dla koszykówki młodzieżowej na Śląsku z hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzie Śląskiej w Nowym Mikołowie.